Asia. Większość mnie zna. Chciałabym powiedzieć o tym, jak spotkałam się z Jonasem. Jak moje życie się zmieniło. Dlaczego zacząć? W wieku 13 lat moje życie zaczęło się tak równie pochyłą spadać w dół. Zaczęły się papierosy, alkohol, później poszły narkotyki. To był jakby suma, wybuch nastąpił, okres buntu. Masz radę. Dam radę. Byłam osobą bardzo zbuntowaną. Chodziłam w świecie i tak naprawdę sprzeciwiałam się wszystkiemu i wszystkim. I w 2005 roku, kiedy trafiłam na terapię, właściwie przed terapią, w szkole, pojawił się człowiek, który mówił prawdę, mówił o tym, co ludzie robią w narkotykach i tak naprawdę on był wtedy osobą narodzoną na nowo. Ja o tym nie wiedziałam, ale spotkanie z nim coś zmieniło w moim życiu do tego stopnia, że ja już nie potrafiłam funkcjonować tak, jak wtedy funkcjonowałam. Coś mi nie pasowało. Później wtedy poszłam na terapię. Po terapii w 2007 roku chciałam się spotkać z tym człowiekiem. Niestety nie udało mi się, gdyż weszłam w związek małżeński. Tak, który był jakby potwierdzeniem tego, co mi powiedziała wróżka. Także wszystko idealnie pasowało, więc poszłam w to. Związałam się z człowiekiem, który tak jak ja był uzależniony od alkoholu, narkotyków, seksu. Jakby tutaj się w tym miejscu potwierdza słowo głębina przezywa głębina. I że sobie szłam głęboko w dół. Związek okazał się farsą. Moje życie coraz bardziej jakby pojawia się tam ciemność. W 2009 roku, kiedy urodził się mój syn Artur, trafiłam na oddział psychiatryczny. Jakby to był skutek moich zaburzeń, tak? Branie narkotyków w dzieciństwie, karmiłam się lękiem, karmiłam się, kiedy miałam 6 lat, zderzyłam się z pornografią, tak naprawdę to mnie wciągnęło. Mój umysł tego nie ogarniał, między innymi dlatego zaczęłam odrywać się od rzeczywistości poprzez alkohol lub przez narkotyki. Gdy trafiłam na oddział psychiatryczny, tak naprawdę myślałam, że moje życie już się skończyło, tak? Targnęłam się na życie. Jeśli chodzi o Boga, to myślę, że już jestem skreślona, ale pojawiła się tam osoba, po której z którą miałam spotkanie, zostawił w moim sercu taką nadzieję, że jednak Bóg mnie nie skreślił. I kiedy podniosłam się troszeczkę w górę, podjęłam decyzję, że się rozwodzę, że po prostu no nie będę z tym człowiekiem, tak? Ponieważ to życie jeszcze gorzej wyglądało. Ale w moim sercu była taka gorycz, takie rozgoryczenie. Jakby czułam się w ogóle, takiej mentalności ofiary chodziłam, że wiecznie coś mi nie wychodzi, że w życiu nic mi się nie udaje, wiecznie ktoś mnie odrzuca. To też duże odrzucenie w moim życiu było. I tak naprawdę szukając odpowiedzi, nie mogłam jej nigdzie znaleźć. I kiedy rozwiodłam się, weszłam w związek, z uwagi na to, że czułam się zraniona przez męża. Weszłam w związek, w taką relację, która tak naprawdę dołożyła mi jeszcze do mojego życia, tak? Byłam osobą, która manipulowała ludźmi. Tak naprawdę w którymś momencie
odwróciło się to w przeciwną stronę i tak naprawdę uderzyło to we mnie. Związałam się z człowiekiem, który zmanipulował mnie, tak? To, co za nim stało, nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować jako samodzielny człowiek. Byłam tak uzależniona od człowieka, że byłam gotowa rezygnować z własnego dziecka. Ale w całej tej relacji, w takim miejscu, gdzie już nie wiedziałam, jak mam żyć. Nie wiedziałam w ogóle, kim jestem, po co w ogóle żyję, w ogóle jaki sens jest dla mnie w ogóle w życiu. Siedząc na łóżku w mieszkaniu tego człowieka, w głębi serca zawołam, to był taki krzyk, nie fizyczny, ale taki gdzieś z najgłębszego miejsca. Zawołam: Boże, ja chcę żyć normalnie, chociaż jeden dzień. Tak naprawdę od momentu, jak pamiętam, to w ogóle moje życie w ogóle nie było życiem. I w tamtym momencie, kiedy zawołałam, przed taki moment, ja wiem, że Bóg wtedy już odpowiedział na to wołanie. Kilka dni później w miejscu, w którym mieszkałam, pojawili się ludzie. Zaintrygowały mnie plakaty, które informowały o tym spotkaniu. Mijając jeden, drugi, trzeci, czwarty plakat, zdecydowałam się, że po prostu pójdę i poszukam jakiegoś ratunku dla mnie. A że nie potrafiłam wyjść z relacji, w którą weszłam. Myślałam, że w ogóle wierzyłam w to, że to będzie taki jedyna opcja, żeby w moim życiu się coś zmieniło. I powiedziałam temu człowiekowi, z którym byłam, że po prostu pójdźmy na spotkanie. Tam w ogóle wierzyłam, że coś się zmieni. Ku mojemu zdziwieniu on się zgodził, poszliśmy tam. I wchodząc w ogóle, ja jakby nie widziałam w sobie jakiegokolwiek błędu albo jakiejś potrzeby, żeby coś się we mnie zmieniało. Ja się czułam ofiarą. I to mi się jakaś pomoc należała. Uważam, że człowiek, z którym byłam, powinien się zmienić. Gdy tam poszliśmy, słyszałam Ewangelię, którą wielokrotnie już w życiu słyszałam. Z uwagi na to, że babcia, jakby ona powiedziała mi o Jezusie, znałam Jezusa, wiedziałam, że on urodził się, przyszedł, żył później, gdzieś uzdrawiał ludzi, wypędzał demony. I że później umarł, tak? Ale jakby to było w ogóle martwe dla mnie. W ogóle to nie żyło w moim życiu, jakby nie tętniło życiem. I w tamtym momencie, kiedy słuchałam po raz kolejny tego, ja tak naprawdę nikt inny nie był obecny na sali dla mnie. W tamtym momencie ja się zderzałam z prawdą. W tamtym momencie ja to, co słyszałam, że Jezus, on miał wciśniętą na głowę koronę cierniową. Wtedy upadały we mnie jakieś takie wyobrażenia, że to była jakaś polska Jerzyna, tak? Okazało się, że ona ryła głowę, ryła czaszkę. I zaczynałam to widzieć przed swoimi oczami. Później usłyszałam, że Jezus, kiedy potrzebował wziąć oddech, on musiał zrobić wysiłek. Żeby w ogóle chować oddech. Każdą tą rzecz, o której słyszałam, widziałam przed swoimi oczami. Tak naprawdę chciałam uciec od tego. Kiedy ten człowiek skończył mówić te makabryczne rzeczy, ja po prostu uciekłam stamtąd do łazienki. I kiedy spojrzałam w lusterko, wyglądałam tak, jakbym przez tydzień czasu płakała. Ja w ogóle z czym się spotkałam, z tą prawdą, z którą się spotkałam, nie byłam w stanie w ogóle już inaczej funkcjonować, inaczej żyć. I gdy wróciłam na tą salę, wyszłam po długiej gdzieś jakiejś zmaganiu, tak? Czy wstać, czy nie wstać, czy pójść, czy nie pójść, cokolwiek to zmieni. Podeszłam i fizycznie, kiedy spojrzałam w oczy człowiekowi, który głosił Ewangelię, zobaczyłam te piękne oczy i w tym momencie poczułam fizycznie ciężar grzechu. Ja tam poczułam się, jakbym zamordowała kogoś, nie zdążyła odejść i została złapana na gorącym uczynku. Ja myślałam, że w ogóle wszystko mi przez głowę przeleciało. Wszystkie moje sytuacje, moje grzechy tam, gdzie
Spałam tam, gdzie piłam, tam, gdzie kłamałam, tam, gdzie niszczyłam czyjeś życie. To wszystko stanęło przed oczami i fizycznie poczułam ciężar grzechu. Ale w jednym momencie też poczułam, że realnie jakby to wszystko ze mnie spada i jestem uratowana. I po modlitwie, kiedy ludzie skończyli się modlić, ja zobaczyłam przestrzeń, że w moim życiu jest przestrzeń. Kiedyś nie potrafiłam powiedzieć człowiekowi nie. A weszłam w takie miejsce, gdzie w ogóle kolory, w ogóle widziałam inaczej kolory, widziałam inaczej świat. Byłam w stanie powiedzieć nie, kiedy ktoś mnie krzywdził, tak? Byłam w stanie powiedzieć nie, zerwać to i powiedzieć, że tak nie jest. Oczywiście nikt mi nie powiedział, że ja się wtedy narodziłam na nowo. Ale kiedy wyszłam z tego spotkania, moje ciało fizycznie wróciło do starych rzeczy. W jednej sekundzie zostałam uwolniona z papierosów, ale parę dni później poszłam, zapaliłam papierosa i już w ogóle miałam ciężar i wiedziałam, że coś źle zrobiłam. Byłam z człowiekiem związana też przez łóżko, tak? I gdy razem poszliśmy do łóżka po tygodniu, to ja już w ogóle wiedziałam, że coś jest nie tak. Zrzuciłam człowieka i powiedziałam nie. I tak moje życie zaczęło się zmieniać. I tak podsumowując pokrótce, dzisiaj, kiedy jestem nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, ja dopiero dzisiaj wiem, że żyję. Nim spotkałam się z prawdą, byłam nikim tak naprawdę. Nie miałam marzeń, nie miałam pragnień. Moje życie było iluzją. Byłam tak poraniona, że mój umysł nie nadążał tego w ogóle trawić. Ja musiałam zacząć spać. W wieku 6 lat zaczęłam oglądać pornografię, tak? Gazety, filmy. I mój umysł nie był w stanie tego w ogóle przyjąć. Między innymi dlatego wpadłam w ogóle chciałam się oderwać od rzeczywistości. Nie chciałam w ogóle mieć żadnego kontaktu z rzeczywistością. Ale w wieku 24 lat dostałam to, na co nie zasłużyłam. Dostałam życie nowe. Jestem szczęśliwa. W ogóle jestem szczęśliwa, że mogę stać tutaj, mówić o tym. I patrząc na was, w ogóle kocham was. Kocham ludzi.